Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego. Kolejny tydzień z Kręgiem Biblijnym. Witają się z Państwem ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechocki. Cześć Boże Państwu. I proszę Państwa, my wracamy do historii o Noem, o potopie, o tym, co spotkało ludzkość w tej prehistorii biblijnej tak naprawdę. Przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, że zaczniemy od 2 wersetów z rozdziału 6. To będzie werset 17 i 18. Ja może przeczytam. Ja zaś sprowadzę na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia. Wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie. Ale z tobą zawrę przymierze. Wejdź przeto do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Pojawia się, i to warto już zwrócić na to uwagę, bardzo ważne biblijne słowo, czyli przymierze, tutaj w tym fragmencie. Na razie jako zapowiedź. Ja może powiem, tak przypomnę, myślę, że nasi zresztą słuchacze chyba doskonale to pamiętają. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o arce, tak generalnie. Minęliśmy ten tekst od wersetu 14 do 16, gdzie mieliśmy już te wymiary arki. Myślę, że Państwo to przeczytali. Już tutaj w te szczegóły nie będę wchodził, bo te wymiary są oczywiście wymiarami typowo hipotetycznymi. Dlaczego takie, to mi trudno Państwu powiedzieć. Być może właśnie dlatego, że wszystko, co było wartościowe, co jest wartościowe w Biblii, a co stanowi pewien rekwizyt, którym Bóg się posługuje, posiada jakieś wymiary. Zauważymy, kiedy będziemy już w Księdze Wyjścia, to tam mamy też bardzo ścisłe wymiary arki, potem mamy wymiary świątyni również podanej, tej, którą budował Salomon i tak dalej. Więc te wymiary są podawane tam, gdzie rzeczywiście pojawia się jakaś ważna część, jakiś materiał, kiedy pojawia się jakaś rzecz, której Bóg będzie używał, zwłaszcza dla umocnienia relacji pomiędzy Bogiem a ludzkością. Właśnie w to zadanie wchodzi również właśnie owa arka. Po wykonaniu już tej arki, znaczy po wykonaniu, po podaniu tychże wymiarów przez Boga, Bóg właśnie zapowiada jeszcze raz to, co chce uczynić. To no, słowa są mocne. Tak, tak, bo to już jest, to są słowa nieodwołalne, to już jest słowo, które, to już jest pewien dekret nawet, można by powiedzieć. Bóg tutaj nieodwołalnie decyduje się ten świat zniszczyć. Być może one są tutaj wprowadzone właśnie po to, żeby Noego zachęcić do owej budowy, żeby się absolutnie ani nie ociągał, ani tym bardziej nie sprzeciwiał, żeby, broń Boże, nie lekceważył sobie tego Słowa Bożego, ponieważ ceną posłuszeństwa jest uratowanie życia. Ty musisz zbudować tę arkę, bo inaczej zginiesz razem z ludźmi, którzy nie uwierzą. Dlatego podaję ci te wymiary, żebyś ty zrobił to, co należy do ciebie, a ja potem, kiedy ty zbudujesz, zauważmy kolejność tego. Wpierw jest podana arka, czyli to, co masz do zrobienia, a dopiero potem ja zdecyduję się spuścić potop, a więc po to, byś ty został uratowany. Natomiast sama zapowiedź Pana Boga, po to, by zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia, oczywiście nawiązuje do wcześniejszych wersetów, zwłaszcza wersetu 7, pamiętamy, bo to tchnienie życia jest i w ludziach, i w zwierzętach. Tu już autor tylko króciutko podsumowuje. To też ważne, żeby pamiętać, że go nie ma właściwie, przynajmniej w rozumieniu tamtych ludzi, w roślinach. W roślinach tak, tak, tak. Natomiast wszystko, co istnieje na ziemi, po prostu wyginie, czyli potop będzie jednak całkowity. Ale z tobą zawrę przymierze, właśnie ten początek wersetu 18 tu jest niezwykle ważny. O samym przymierzu nie powiemy jeszcze, ono się pojawi we właściwym czasie po zakończeniu potopu i tam troszeczkę będziemy musieli się zatrzymać, ponieważ to tak zwane przymierze noachickie, my to tak nazywamy trochę technicznie, a więc przymierze, które wiąże się z postacią Noego, a tym samym z Noem jako przedstawicielem całej ludzkości, to jest sprawa tak ważna, że na razie tylko powiemy co, że mamy tutaj zapowiedź. Bóg już, proszę zauważyć, potopu jeszcze nie ma, dopiero go zapowiada, a już wychodzi w przyszłość. To jest bardzo ważne, że Bóg zawsze planuje tę przyszłość już na daleko, daleko, daleko potem. Nim nastąpi pewna sekwencja faktów bliższych, Bóg już mówi o tym, co nastąpi. To jest bardzo wartościowe, ponieważ cały Stary Testament tak właściwie składa się z tych zapowiedzi Boga, dzięki którym ludzkość ma żyć permanentną nadzieją. Chociaż
nie ma tego jeszcze w przyszłości. Jeszcze miną pokolenia co do niektórych spraw. Przykładowo, czy najważniejsza obietnica mesjańska, że pojawi się ten Mesjasz, o tym już zaczyna Bóg mówić z Abrahamem. Potem mamy Dawida, potem mamy kolejnych potomków. To jeszcze mija ileś wieków, zanim to nastąpi, ale obietnica się już pojawia. Bóg zawsze i cudownie patrzy w daleką przyszłość, żeby mimo wszystko tę historię człowieka kierować ku temu, co ostatecznie tę ludzkość czeka. Proszę zauważyć, że my mamy w Nowym Testamencie dokładnie to samo. Jezus jeszcze mamy Apokalipsę umarł, przecież między innymi tak, też przecież całą. Mamy już zapowiedź końca świata. A więc ta ludzkość, która jest obeznana ze swoją ostateczną przyszłością, ku której zmierza i w świetle której powinna profilować życie swoje. Zarówno każde, powiedzmy tak, może trochę nieładnie, indywiduum, czyli każdy z nas, i pan, i ja, jak też i ludzkość w całości. Prawda? Bo ludzkość w całości no to jest suma poszczególnych jednostek, aczkolwiek nie jest to całkiem takie proste, bo my mamy zupełnie inaczej nakreśloną przyszłość niż na przykład wielcy tego świata, od których zależą losy milionów. To ich los, to oni mają tę szczególną odpowiedzialność i to oni kierują tym, co się nazywa losami ludzkości. Natomiast powiedzmy takie szaraczki jak my tutaj, to my w zasadzie, od nas Bóg wymaga, żebyśmy my tylko układali swoje życie w tej perspektywie ostateczności i mieli to w pełnej takiej świadomości, czyli bardzo ładnie by Bóg chciał, żeby to, co ja planuję na dzisiaj, miało również swoje mimo wszystko zakorzenienie w tym, co już będzie na koniec. A więc jeżeli ja dzisiaj mam na przykład, czy Bóg chce, żebym dzisiaj nie grzeszył, bo chce, to ja nie mam tylko patrzeć po to, żeby się Panu Bogu podobać dzisiaj. Bóg już myśli i wychodzi daleko, daleko w przyszłość, ponieważ to niegrzeszenie dzisiaj to będzie to, co będzie procentowało jutro, będzie procentowało za miesiąc, za rok i na końcówce mojego życia, od czego wszystko zależy. I to jest mniej więcej właśnie to, co autor chce tutaj zaznaczyć, że potop jeszcze nie nastąpił, Noe jeszcze nie przystąpił do budowy arki. Ale już wie, że będzie przymierze. A już wie, że będzie tak. Czyli oznacza to, że mimo wszystko, proszę zobaczyć, Noe jest przedstawicielem grzesznej ludzkości, mimo że jest człowiekiem prawym, ale jest też skażony grzechem. Czyli Bóg mimo wszystko nie chce rezygnować z tego fundamentalnego związku z ludzkością, z którą zamierza zawrzeć przymierze, a więc związać się po prostu paktem. O przymierzu będziemy mówić właśnie wtedy, kiedy Noe zawrze z Bogiem przymierze i tam sobie wyjaśnimy właściwie, na czym ono polega. Ale mamy do czynienia, już tu powiem, z paktem. To nie jest tylko słowo na słowo. To jest uczyniony pewien gest, Noe to uczyni, Bóg to przyjmie, a więc jest to pewne zobowiązanie. Przymierze to jest zobowiązanie. A więc Bóg już nie będzie występował tylko w roli samego dobroczyńcy, łaskawcy. To jest oczywiście jego podstawowa rola, ale będzie występował w roli, do której sam się zobowiąże. To będzie miało potem horrendalne wręcz znaczenie w tych przyszłych przymierzach, jakie Bóg zwłaszcza zawrze z Abrahamem, a potem z Mojżeszem na Synaju, a już ultimatywnie, końcowo, wręcz krańcowo to będzie przymierze zawarte przez krew Pana Jezusa. Tu już Bóg się zobowiązuje absolutnie do wszystkiego. I to jest przepiękne. Ludzkość jest grzeszna, ludzkość zawodzi tego Boga, ludzkość go denerwuje, ludzkość go rozczarowuje, a Bóg permanentnie z każdym czasem, czy z każdym swoim postanowieniem, z tą ludzkością coraz ściślej się wiąże. I dzisiaj my żyjemy w czasach tego ostatecznego związku Boga z ludzkością, którym jest krzyż Jezusa Chrystusa i ta ofiara, którą Jezus złożył. Ale idźmy dalej. Tylko niesamowite jest to przymierze też związane właśnie z Chrystusem. Czy teraz jest czas na to, żebyśmy wytropili pierwszą nieścisłość? Powiedzmy jeszcze, tu bym powiedział, ta końcówka wersetu 18. Wejdź do arki z synami twymi, z żoną i z żonami twych synów. Tu tylko króciuteńko przypomnę rodzina naszym słuchaczom, tak, żebyś ty nie był sam, chociaż pamiętamy werset 8, Noego darzył Pan życzliwością, ale ze względu na niego decyduje się również uratować jego rodzinę. Oczywiście wiemy też, że sam Noe nie byłby w stanie zapoczątkować ludzkości. Musi być jego żona, muszą być jego dzieci, po to, żeby ta ludzkość po zakończeniu potopu stopniowo, ale się odradzała. Także tutaj to ich uratowanie ma swoją przyczynę.
po pierwsze w prawości Noego, ale też ma swój cel, żeby było odbudowanie, czy możliwość odbudowania tej ludzkości, którą Bóg za moment zdecyduje się zupełnie zgładzić. Natomiast jeżeli właśnie mamy już iść tutaj w tę stronę owych nieścisłości, to bardzo proszę, może wersety 19 i 20, tak? Tak, bo tu będzie pierwszy fragment i pewnie potem to porównamy, o ile dobrze pamiętam, z wersetem 2 i 3 w 7 rozdziale? Czy... Tak. 7, to może 2, najpierw 19:20. Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze samca i samice, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi po parze. Niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły. Czy od razu przeczytać fragment z 7? Myślę, że to wtedy tak. Będzie chyba łatwiej nam i łatwiej naszym słuchaczom skonfrontować właśnie tę sprawę. To teraz, werset proszę Państwa, drugi. Skomplikuję trochę życie. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą 7 samców i 7 samic, ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze samca i samice, również i z ptactwa po 7 samców i po 7 samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Dwie rzeczy, oczywiście jedna logiczna, że to tak naprawdę są dwie różne wersje, które no wzajemnie można powiedzieć siebie w pewien sposób wykluczają. Zaraz pewnie ksiądz powie, że się nie wykluczają, jak znam życie, ale zobaczymy, jak to jest. A druga rzecz, że przecież jeszcze nie było prawa, a mowa już jest o zwierzętach czystych i nieczystych, które przecież pojawiają się dopiero później w prawie. Tak właśnie i na tym polega owa różnica między tymi dwoma wersjami. One oczywiście, gdyby założyć, a tak by się na pierwszy rzut oka wydawało, że pisał to jeden człowiek, to mamy tutaj nieścisłość i to się wyklucza tutaj. Oczywiste, można by powiedzieć, że rzeczywiście Pan Bóg bardzo szybko zapomniał, co powiedział przed paroma zdaniami, a tu już zmienił wersję. Proszę Państwa, sprawa jest oczywista i paradoksalnie bardzo prosta. Mamy do czynienia z dwoma autorstwami tego samego tekstu, czy może z dwoma opisami tego samego wydarzenia. Ten pierwszy opis, który mówi o jednej parze, czyli o samcu i samicy, w rozdziale 6, wersety 19 i 20, to jest autor, powiedzmy, starszy. Ja Państwa tu bym nie chciał naprawdę zadręczać nazwami technicznymi. My go nazywamy tutaj jachwistą, po prostu opis starszy jachwistyczny, podczas gdy ten opis z rozdziału 7, wersety 2-3, to jest opis kapłański. To tutaj nie ma żadnej wątpliwości i ten opis kapłański jest na pewno młodszy. Na pewno Państwa bardziej interesuje, może nie tyle sama rozbieżność, ile dlaczego ona się pojawia tutaj. Ponieważ właśnie musimy tutaj powiedzieć o tym rozdziale właśnie 7, że autor kapłański bardzo pragnął zaznaczyć, iż Noe jako człowiek prawy, proszę zobaczyć, pominęliśmy celowo może werset pierwszy, bo chodziło nam o zestawienie tejże pierwszej głównej nieścisłości, ale w wersecie pierwszym mamy to bardzo ważne przypomnienie, że Bóg przekonał się o czym? Że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Tak, właśnie. A więc jest o prawości. Skoro Noe jest prawy, to w opinii autora kapłańskiego ta prawość musi się przede wszystkim zaznaczyć w czym? W czystości? To znaczy w wierności przepisom prawa, generalnie. I to prawa dotyczącego ofiar. Czyli jak rozumiem, to jest fragment, który powstał dawno po napisaniu Księgi Kapłańskiej, tak? To znaczy powstał być może... łącznie, bo Księga Kapłańska też jest młoda, to jest powiedzmy, no młoda, stosunkowo młoda, to jest gdzieś druga połowa VI wieku. Jesteśmy jeszcze w końcówce niewoli babilońskiej. Autor kapłański, który wywarł na całość, ponieważ jest to autor najmłodszy z tych czterech wielkich tradycji, które komponują pięcioksiąg, czyli z jachwistycznej. Elohistyczna jest bardzo malutka, dlatego o niej nie będziemy mówić, ale potem mamy o wiele ważniejszą deuteronomistyczną i kapłańską. To ten, ponieważ jest ostatni jako ten redaktor, no jeszcze tam, proszę Państwa, proszę w ogóle nie czekać, aż Was zacznę zadręczać szczegółami technicznymi tutaj, bo jeszcze byli tak zwani end-redaktorzy, czyli końcowe redakcje, które były jeszcze o wiele późniejsze. My się skupmy tylko na tym, że właściwie największe piętno na ostatecznym kształcie pięcioksięgu pozostawiły te dwie tradycje, deuteronomistyczna i kapłańska. Tutaj mamy kapłańską. Dlaczego? Bo mamy ofiary. Kto jest najbardziej zainteresowany w historii Izraela ofiarami? No oczywiście, że kapłani. Kapłani, oczywiście, czyli słudzy świątyni. Jeżeli więc autor kapłański zwraca nam tutaj uwagę na
podział zwierzęta czyste i nieczyste, to od razu myśli o ofiarach, bo najważniejsza sprawa dotycząca tego podziału na zwierzęta czyste i nieczyste, czyli de facto podziału kultycznego, wiąże się z dwoma sprawami. W Księdze Kapłańskiej ten podział, bardzo ważny podział na zwierzęta czyste i nieczyste, dotyczy dwóch aspektów. Po pierwsze, możliwości jedzenia, wolno jeść tylko to, co jest koszer, czyli właśnie czyste, i wolno ofiarować Bogu tylko to, co jest czyste. A więc mamy wyraźny podział. Te po siedem par czystych i nieczystych oznacza, że z tej siódemki będziesz mógł ty jeść i z tego mi ofiarujesz. Dlatego ich jest więcej. A z tego, co nieczyste, tego nie tkniesz, ani też mi nie ofiarujesz. Dlatego czyli te, które są nieczyste, wziąć... po prostu tylko i wyłącznie w celu reprodukcyjnym mają się pojawić tak, na arce. Oczywiste. Proszę Państwa, tu jeszcze może powiem, bo my tak mówimy o czystych i nieczystych. Absolutnie nie ma to nic wspólnego z czystością z typu brudu. Tak. Albo z czystością czy nieczystością moralną, albo też brudu czy czystości, tak jak my to najczęściej mówimy. Chodzi o tak zwaną czystość kultyczną, czyli moment dopuszczenia danego gatunku zwierząt do możliwości spożywania według prawa mojżeszowego i do możliwości składania Panu Bogu ofiar. Tylko tego dotyczy tak zwana czystość i nieczystość zwierząt. Prawda? Natomiast autor kapłański tutaj dodaje to ze względu właśnie na prawość Noego, że Noe, który był człowiekiem nie tylko prawym, ale żył w przyjaźni z Panem Bogiem, to jest ten, który miał już w sobie, tak autor chce wyraźnie zaznaczyć, w sobie jakoś wpojone prawo, którego przecież jeszcze nie ma. Proszę zauważyć, że podział na zwierzęta czyste i nieczyste dopiero pojawi się za Mojżesza, o którym tu jeszcze w ogóle nie ma mowy. Czyli tak jakby ładnie to było, autor chce powiedzieć wyraźnie, że Noe, mimo że prawa formalnego nie ma, to Noe już wie, o co chodzi. Tak? Ponieważ jest człowiekiem prawym, więc Bóg mu niejako wlał tę świadomość tego, żeby postępować zgodnie z przepisami prawa, którego nie ma. Mamy, znaczy formalnie jeszcze nie ma, bo Mojżesz go jeszcze nie ogłosił. Mamy tutaj, proszę Państwa, coś, co jest niesamowite właśnie w tradycyjnej teologii judaistycznej, że prawo, które Bóg nadał Mojżeszowi, to jest prawo, które de facto obowiązywało od początku świata. Tyle tylko, że Mojżesz je zwerbalizował i lud, poznając to prawo, poznał je w formie przepisów, ale tradycja żydowska pięknie mówi, że Tora jest tak stara jak sam Bóg, stara w cudzysłowie, że oczywiście, że Tora istniała już na długo przed stworzeniem świata, na długo, od zawsze istnieje Tora, Tora jest wieczna, tak jak Bóg. I dlatego też Noe z powodu wieczności tejże Tory mógł już postępować według jej przepisów, chociaż formalnie jeszcze przepisów nie ma. Do tego właśnie pnie teologia kapłańska, zresztą bardzo, bardzo piękna tradycja. Warto tak by poznać, jeżeli Państwo kiedyś byście tam mieli odrobinę czasu, radziłbym parę takich ładnych książek. No po polsku nie ma niestety tego dużo, ale już też parę pozycji się pojawia tutaj odnośnie właśnie samego prawa, czy teologii prawa żydowskiego. Warto to poznać, to wtedy też głębiej będziemy rozumieć tutaj nasz tekst święty. Proszę Państwa, krótka przerwa i zaraz wracamy. Krąg biblijny. Wracamy, proszę Państwa, do naszej opowieści o potopie. Dzisiaj nie czytamy całego fragmentu, tropimy raczej takie ciekawsze rzeczy w tym fragmencie. I teraz wiem, że będziemy czytali dwa wersety znowu. Najpierw 6:22. I Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg polecił mu uczynić. I teraz, proszę Państwa, znowu wędrujemy do rozdziału 7, werset 5. I spełnił Noe wszystko tak, jak Pan mu polecił. Znowu tak naprawdę mamy powtórzenie podobnej informacji. Tak, ale to nie jest wcale zanudzanie naszych czytelników. Proszę Państwa, autor pisze wyraźnie te dwa wersety, zresztą mówię, one pochodzą z dwóch różnych tradycji, ale wskazują na dokładnie tę samą myśl. Dlaczego Noe mógł się podobać Bogu? Bo spełniał dokładnie to, co Bóg polecił mu czynić. Prawdą jest, że te wersety odnoszą się ściśle do pewnego zadania, które Noe ma wykonać. Tym niemniej, proszę zauważyć, jeżeli będziecie Państwo czytać Pięcioksiąg, zobaczycie, że w Księdze i Kapłańskiej, i w Księdze Liczb, a zwłaszcza w Kapłańskiej, będziemy mieli tę samą końcówkę. I spełnił Mojżesz to, co Bóg mu polecił czynić. Czyli Noe
Abraham, Mojżesz. Zobaczycie Państwo, te zdania będą ich stawiały wszystkich w jednym szeregu, jako tych, którzy pozostają bezwzględnie Bogu wierni. To zdanie nie tylko odnosi się do wykonanej czynności. To zdanie określa wielkość tych ludzi, których właśnie owa wielkość zasadza się na fakcie, że są bezwzględnie Bogu posłuszni, czyli czynią to, i to proszę zauważyć, bez szemrania, bez wymówek, czynią to w pełnym posłuszeństwie i to jest to, co w Nowym Testamencie zostaje określone mianem posłuszeństwa wiary. List do Hebrajczyków będzie nam to specjalnie akcentował, że czynili to dlatego, że Bogu uwierzyli i tę wiarę tych ludzi Bóg ostatecznie nagrodził uratowaniem od wszystkich nieszczęść, jakie spadły na ludzkość, która wierzyć nie chciała, która zacięła się w oporze właśnie niewiary, bo opór polega na odrzuceniu przede wszystkim uwierzenia w Bogu w to, co się będzie działo. Tu od razu znowuż przypomnę, kiedy będziemy czytać, proszę Państwa, czy będziecie Państwo czytać kiedyś tekst Apokalipsy, to zobaczycie, kto zostaje ukarany. Właśnie ci, którzy nie uwierzyli, a więc którzy odrzucili tę wiarę w Boga, nie uwierzyli ani w Niego, ani Jemu. I dlatego te kary wszystkie na nich spadły. Oni się po prostu zacięli w oporze. Dlatego te zdania mają tutaj fundamentalne znaczenie dla ukazania posłuszeństwa wynikającego właśnie z wiary. I proszę Państwa, mówiliśmy już wcześniej o tym fragmencie 7.2.3, tam pojawia się to, że będzie 7 samców i 7 samic. Dalej we fragmencie jest też to, że w 4 wersecie, że za 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał 40 dni i 40 nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi, cokolwiek stworzyłem. Tak. 7 pojawia się tutaj i tutaj. A potem 40 także. I 40 dokładnie, która zresztą potem też będzie jeszcze dalej w tekście. Powiedzmy, czy ta 7 jest tutaj przypadkowa czy nieprzypadkowa? No, to jest bardzo znowu szeroki problem tego, co byśmy nazywali teologią cyfry, czy liczby. Liczby w Biblii nie są nigdy przypadkowe. Proszę zauważyć, że wszelkie ważne wydarzenia dzieją się w sekwencji, pewnej sekwencji liczb. Ja tutaj nie jestem w stanie Państwu powiedzieć tak od razu z głowy o wszystkim, ale ta 7, przecież wiemy, że się pojawiła. 7 jest podstawową cyfrą podziału istnienia świata. W pierwszym rozdziale, który też określiliśmy swego czasu mianem rozdziału kapłańskiego, że pisał go również autor kapłański, mamy podział świata na tydzień. Tydzień to jest 7 dni. Pamiętacie Państwo, znów mieliśmy to, o czym świadczy, znaczy to, co świadczy o fakcie, że pisał to autor kapłański. 6 dni pracy i 1 dzień odpoczynku. To kapłani dbali właśnie o to, żeby był ten 1 dzień odpoczynku, po to, by w tym dniu, nie pracując, mogli oddawać chwałę Bogu. A więc ta 7 się już pojawia tam. Teraz tutaj mamy 7 dni, które ewidentnie nawiązuje do całego cyklu czasowego, ponieważ Bóg odczeka jeszcze 7 dni od momentu, kiedy Noe wejdzie do arki. W tych 7 dniach będzie również ten, który ma być dniem odpoczynku. A więc po 6 dniach pracy Noego, Noe odpoczywa i Bóg, w cudzysłowie, odpoczywa dalej. Odpoczywa przed decyzją, kiedy zacznie zsyłać karę na ziemię. Dlatego ta 7 ma tutaj wartość typowo symboliczną. 7 nosi w sobie, czy w ogóle generalnie w Biblii, ten symbol pewnego czasu czy okresu czasowego potrzebnego na realizację danego zamierzenia przez Pana Boga. I to jest z kolei w relacji do 40, która ma tę samą symbolikę, ale znacznie dłuższą, bo 40 to jest więcej. 7 oznacza cykl niezbyt długi, który jest potrzebny, aby dokonało się to wszystko, co Bóg zamierza. Z kolei mamy tutaj 40, ona się tutaj pojawia. No właśnie, pojawia. Tak próbuję też, zastanawiam się, to ta 40 nie ma żadnego odniesienia matematycznego do 7, bo 40 przez 7 daje nam resztę, czyli do 7 pewnie nie. Wiemy, że 40 ma oczywiście znaczenie w Nowym Testamencie także, bo przecież 40 dni przebywał Jezus na pustyni. To, no potężnie przeskoczył 40 parę, mamy jeszcze no właśnie wcześniej, a i tak naprawdę ta 40
powstała jako która? W sensie ona już się odnosiła do wcześniejszych czterdziestek? Nie, bo od Noego nie mamy wcześniej, znaczy wcześniej niż tak, tak, ale w sensie w momencie powstania tego fragmentu, tekstu, czy tak? Już wcześniej jakieś czterdziestki istniały? Tak, oczywiście, że były. Ten tekst jest o wiele młodszy nawet niżli Mojżesz, o którym pamiętamy, łączą się z nim ta 40 dni przebywania na górze Synaj, gdzie Mojżesz odebrał prawo od Boga. Potem mamy Eliasza, proroka Eliasza, który 40 dni mocą Bożego pokarmu szedł właśnie też do Bożej Góry Choreb. Potem mamy już nieco młodszy tekst, ale również 40 słynna u proroka Jonasza, jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Ta 40 tutaj ma bardzo wyraźny też ten przedział czasowy, który jest dosyć długi, bo on jest o wiele dłuższy niż 7, ale idzie w tym samym kierunku. Czas potrzebny do wypełnienia tego, co Bóg zamierza, aby niezawodnie to mogło nastąpić. A więc mamy ten okres rzeczywiście tu wydłużony. Po co? Po to, żeby ci, którzy uczestniczą, tak to w cudzysłowie trochę nazwę, w tym projekcie Pana Boga, którzy są aktorami sceny danych wydarzeń, żeby mieli stosownie dużo czasu do tego, aby spełnić to wszystko, co Bóg nakazał, po prostu dla swojego dobra. I to jest to, co dotyczy właśnie tych głównych wielkich postaci historii Izraela, a również działania samego Boga. To właśnie w tym samym też kierunku idzie to, co Pan powiedział, 40 dni, zwłaszcza przebywania Pana Jezusa na pustyni. Też pewien okres czasu, który ma się wypełnić po to, by dalsze etapy mogły nastąpić, bo mamy tam ładnie napisane, że dopiero po tych 40 dniach, gdy odczuł głód, przystąpił do niego szatan. A więc też jest bardzo ładne stwierdzenie, że to owo kuszenie szatańskie jest również w planach Bożych. Szatan chcąc, nie chcąc, przeszkadzając Bogu, i tak jemu służy, bo to wszystko jest zamierzone przez Boga. Nic, dosłownie nic nie wyjdzie spod ręki Pana Boga, co by mogło być przypadkiem. Nawet działanie szatana jest wliczone, wkomponowane w całość tego procesu życia świata, tego religijnego życia świata, duchowego życia świata. A więc skoro szatan również służy Bogu, tym bardziej ludzkie życie. Tutaj mamy 40 odniesioną do pewnego wydarzenia przyrodniczego, którym będzie potop, którym będzie deszcz, ale to jest też właśnie ten czas, który Bóg daje Noemu na zabezpieczenie wszystkiego, co ma trwać. Po tych 7 dniach właśnie trwać będzie owe 40 dni potopu. No właśnie, zaraz jeszcze do tych matematycznych rzeczy chcę się odnieść, bo tu jeszcze jedna znowu nieścisłość powstanie już w tym fragmencie o potopie, ale ja tylko chcę się trochę wytłumaczyć, bo to pytanie o 40 oczywiście miało też trochę na celu uświadomienie Państwu, że rzeczywiście Pismo Święte, ono jest ułożone chronologicznie, ale nie powstawało chronologicznie, linearnie, i właśnie często różne fragmenty, które mogłyby wydawać się wcześniejsze, wcale nie są wcześniejsze. I, tak, i te czterdziestki, tak. Dlatego zapytałem, które czterdziestki były już przed tą czterdziestką. A jak mowa o czterdziestce, to mamy jeszcze jeden fragmencik już w tym fragmencie o potopie. 7:17, a potop trwał na ziemi 40 dni i wody wezbrały i podniosły arkę ponad ziemię. Czyli znowu mamy 40 dni, a z drugiej strony, i o to chcę zapytać, żeby ksiądz nam wyjaśnił, o co chodzi. Z drugiej strony mamy werset 24, a wody stale się podnosiły na ziemi przez 150 dni. Gdybym miał szukać jakichś symbolicznych rzeczy, to 150 dni kojarzą mi się od razu z ilością psalmów w Księdze Psalmów. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do tego, czy nie. Pewnie nie, jak znam życie. Ja go z kolei na tyle nie znam, żeby móc z pewnością panu odpowiedzieć. Znaczy, mamy pewien kłopot właśnie. Co to jest, że potop trwał tylko 40 dni, czyli wody wzbierały, kiedy padało. Trudno powiedzieć, żeby wody wzbierały, kiedy nie pada. Prawdopodobnie, proszę państwa, autor jednak zawarł tutaj pewną bardzo ważną zmiankę, do której ja bym odniósł państwa, żeby zrozumieć, dlaczego potop trwał tylko 40, znaczy, że dlaczego padało 40 dni, a wody podnosiły się 150 dni. Trudno jest to rzeczywiście wyjaśnić, ale myślę, że pewną wskazówkę poda nam końcówka wersetu 11, bo proszę zobaczyć, co pisze w 7:11. W roku 600 życia Noego, w drugim miesiącu, 17 dnia miesiąca, w tym właśnie dniu, i tu mamy odpowiedź. Z hukiem trysnęły wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. A więc widzimy, że woda zaczęła de facto wychodzić z dwóch źródeł.
Pierwsze to jest deszcz, na który z reguły zwracamy uwagę, ale jest to, co wychodzi jeszcze z ziemi, bo otworzyły się źródła wielkiej otchłani. My nie wiemy, co to jest, ale możemy łatwo powiedzieć, że owe źródła wielkiej otchłani to jest to, co wychodzi z ziemi, bo mamy do czynienia ze źródłami. Proszę sobie przypomnieć, że już w rozdziale drugim, o ile się nie mylę, w wersecie 5 czy 6, wspominaliśmy o tym, że jeszcze nie było deszczu, ale źródło wychodziło spod ziemi, które nawadniało ziemię. Autor doskonale wie, że woda na ziemi nie pochodzi tylko z deszczu. To nie jest deszczówka. Woda również leje się ze źródeł. A więc skoro leje się ze źródeł, łatwo pomyśleć, że gdzieś pod ziemią mogą być ogromne zbiorniki wody, co tak notabene jest prawdą, bo mamy podziemne ogromne jeziora, do których jeżeli uda się dotrzeć ze studniami głębinowymi, no to mamy wodę. Po prostu mamy wodę. Autor też widział, że skoro woda gdzieś tam strumieniami płynie, no to znaczy, że wypływa z ziemi. A więc gdzieś spod ziemi muszą być tego typu źródła, a więc wielkie zbiorniki wodne, które teraz właśnie się otworzyły. I więc prawdopodobnie możemy tak powiedzieć, mówię, nie wiem na ile to jest tak trochę naciągane, że deszcz przestał padać po 40 dniach, ale zbiorniki otchłani jeszcze pompowały wodę. I stąd też ta woda podnosiła się ciągle dalej. Czy 150 dni jest tutaj celową czy typową liczbą symboliczną? Trudno mi powiedzieć. Powiemy, że jest to też czas potrzebny do zalania totalnie wszystkiego. Z pomocą deszczu i owych wód otchłani, czyli podnosiła się jeszcze dalej po to, żeby, powiemy, niestety ta zapowiedź Pana Boga spełniła się dokumentnie, żeby nikt ani nic nie, z tej decyzji Pana Boga się nie wyłamał. Dlatego też tak, ten potop trwał jeszcze długo. To jest prawie 4 razy więcej, prawda, niż to 40. Tak. Ja tylko jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, taką bardzo plastyczną, to jest to, o czym mówiliśmy już mówiąc o tych pierwszych rozdziałach. Ten fragment otworzyły się opusty nieba. Ja Państwu przypominam, że mieliśmy taką wizję trochę Boga hydraulika, który ma te kureczki, którymi otwiera niebo i tutaj te opusty znowu takie, można powiedzieć, że nawiązanie. Zostało nam zaledwie kilka minut. Możemy się jeszcze na jakimś jednym drobiazgu skupić podczas tej audycji. Po prostu już czas by zakończyć ten potop, bo myślę, że nasi słuchacze już by też chcieli stanąć może suchą nogą na powierzchni ziemi. Bardzo ładny początek rozdziału 8 właśnie, że Bóg, gdy miara kary się dopełniła, jednak absolutnie po pierwsze nie trwa ani w gniewie, ani nie trwa w nieskończoności tej kary, którą zapowiada. I dlatego od wersetu już pierwszego mamy tę zmianę, cudowną zmianę postępowania Pana Boga, który, i proszę tylko doczytać. Ale Bóg, pamiętając o Noem, o wszystkich istotach żywych i o wszystkich zwierzętach, które z nim były w arce, sprawił, że powiał wiatr nad całą ziemią, i wody zaczęły opadać. I w wersecie 2 właśnie mamy to ładne powtórzenie. Zamknęły się bowiem zbiorniki wielkiej otchłani, tak że deszcz przestał padać z nieba. A to jest ciekawe, bo zamknęły się zbiorniki wielkiej otchłani, która jest na ziemi, ale przestał deszcz padać z nieba. Tak. No, nie wiemy, co autor miał na myśli tutaj w tym momencie. Możemy powiedzieć, być może miał nieco inne pojęcie o cyrkulacji wody. To, co my oczywiście dzisiaj wiemy, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast mi chodzi o to, co autor tutaj wspomniał. Bóg, pamiętając o Noem i o wszystkich istotach żywych i wszystkich zwierzętach, które były w arce, wyraźnie autor wspomina, Bóg zmienia swoje postępowanie, kończy potop dla dobra tych, których postanowił wcześniej uratować, czyli dalej kieruje ich losem, pamiętając o nich, a więc nigdy nie tracąc ich ze swej świadomości. I to, co czyni Bóg, czyni rzeczywiście po to, żeby im ulżyć w doli. To jest taka pierwsza ładna myśl. Druga, bardzo dobra, to jest fakt, że Bóg sprawił, że wiatr powiał nad całą ziemią. My też doskonale wiemy, że wiatr ma właściwości osuszające. Kiedy wieje, to ewidentnie wszystko, co jest mokre na ziemi, o wiele szybciej się wysusza. Ten sam wiatr zostanie użyty również wtedy, kiedy stanie się jeden z wielkich cudów Starego Testamentu, gdy ma rozstąpić się to, co nazywamy Morzem Czerwonym. Tak jest. Wtedy też Bóg powieje potężnym wiatrem i
ten wiatr będzie tak mocno wiał, że nawet wysuszy dno tego morza, wody staną wałem i tak dalej, i wtedy lud będzie mógł przejść. Proszę zobaczyć, też dla dobra tego ludu. A więc Bóg rządzi przyrodą de facto. Mamy właśnie dwa te opisy. Być może wtedy, kiedy będziemy przy 14 rozdziale Księgi Wyjścia, to przypomnimy sobie ten 8 rozdział Księgi Rodzaju, że Bóg rządzi przyrodą dla dobra człowieka lub też dla jego nieszczęścia. Jeżeli człowiek na to zasługuje, to proszę zauważyć, że mimo wszystko, czy w ten, czy w inny sposób, przyroda ma służyć człowiekowi. Czy inaczej, Bóg posługuje się przyrodą, żeby wpływać na los ludzkości. To jest tak potężny czynnik działania Bożego, że jest w stanie zmienić historię ludzkości. Zresztą zobaczmy, że dzieje się tak do dzisiaj. To nie tylko wypadki, które my powodujemy, czy lotnicze, czy samochodowe, ale to są wielkie kataklizmy Ziemi, które mogą na długie lata zmienić kierunek historii ludzkości, przynajmniej na terenie jakiegoś obszaru. Nie może globalnie już, zresztą globalnie nie. Powiemy dlaczego, bo Bóg wyraźnie zapowiedział, że już globalnego zniszczenia nie będzie. W rozdziale 9 będziemy to mieć. Kiedy pojawi się cudowna tęcza, to już Bóg stwierdzi, że globalnego zniszczenia nie będzie, natomiast lokalne tak. I w tym momencie zniszczenia dokonywane w przyrodzie, nie przez człowieka, ale przez kataklizmy, którymi Bóg zawsze kieruje, one są w stanie zmienić historię ludzkości. Tu akurat mamy na dobre. Wszystkim to wyjdzie na dobre. To jeszcze tak zupełnie na zakończenie, tylko powiedzmy o jednym miejscu geograficznym, bo pojawia się bardzo konkretna lokalizacja. Arka osiadła na górach Ararat. Tak, wtedy, kiedy już wyschła ziemia na tyle, żeby ta woda się obniżyła i dotknęła tej jednej z tych bardzo symbolicznych gór. Dzisiaj góra Ararat, wiemy, góra o tej nazwie leży na pograniczu Turcji i Armenii. Także widać, że tę Arkę Noego zniosło dosyć daleko. Tak, dosyć porządnie. Proszę Państwa, być może dlatego, że góra Ararat była krańcem północnego świata, znaczy północnym krańcem znanego autorowi świata. A więc wyniosło Arkę Noego w ogóle na kraniec świata i dopiero teraz ten Noe, ta ludzkość z krańca świata będzie wracała do tego miejsca, które zamieszkiwała przedtem. Ta ludzkość, która się rozpierzchnie w postaci wpierw synów Noego, a potem dalszych pokoleń, to bo będziemy jeszcze mieli jedną potężną genealogię ludzkości, która będzie wywodzić się od Noego, to jest właśnie ta, która będzie zajmowała kolejne obszary Ziemi, właśnie wychodząc z tego jednego miejsca. Myślę, że nie wiem, na ile jeszcze mamy czasu, ale powinniśmy, proszę Państwa, powiedzieć o najcudowniejszym symbolu potopu, o symbolu pokoju, którym jest gołąbek. O gołąbku myślę, że powiemy już w następnej jednak audycji. Dobrze. Myślę, że o gołębiu, myślę też, że o tęczy, bo to będzie taka audycja, która trochę odczaruje tą tęczę, która dzisiaj jest takim symbolem różnie traktowanym. Czyli będzie też pewnie o kruku jakiś fragmencik, bo ja chcę zapytać, dlaczego ten kruk na początku się pojawił, ale... Dobrze, spróbujemy. W takim razie jakieś małe zadanie domowe? Wiecie Państwo co? No trudne. Jeżeli byście chcieli, to bym Wam zaproponował, ponieważ krucjalne mimo wszystko dla naszego następnego spotkania będą wersety 8:20, tak de facto do 9:16. Mamy tam opis przymierza Boga z Noem. Gdybyście chcieli Państwo, czytając ten tekst, troszeczkę wycyzelować fundamentalne elementy przymierza. Spróbujemy o nich powiedzieć, ale jeżeli zdążycie je Państwo znaleźć sami, to będziecie to cudownie rozumieć. O jakie elementy podstawowe przymierza autorowi chodzi, jakie on wyznacza, tak byście mogli wiedzieć, na czym każde przymierze będzie się opierać. Czyli szukamy fundamentalnych elementów przymierza, a za to dzisiejsze już spotkanie z Noem, z Arką, z Potopem. Dziękuję już Państwu. Ksiądz Janusz Nawrot. I Hubert Piechocki. Cześć Boże Państwu. Do usłyszenia. Słowo pisane 2-3 tysiące lat temu wówczas jest tak samo nośne jak dzisiaj. Krąg biblijny. Księga jest absolutnie wyjątkowa. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.